ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? Macie pieniądze? Mam. Pokaż mi swoje towary. Chcę grać w karty. Czarownica mnie mówiła, żeby was wyedukować, co w ten czas robić. Uciekajcie! Żeby zarazy uniknąć, trzeba to, no, o higienę mieć. O wody prosto ze studni nie tepać. Dupę masz raz w tygodniu wymyć, a wodę do picia nad ogniskiem gotować. Może pójdziemy się pomodlić? Robicie łodzie z drewna sosnowego? No przecież, że nie. Baba mi przywlokła sośninę, żebym jej kołyskę zrobił. Interes z łodziami się nie kręci? Nie bardzo, bo ryb nie ma. Powiadają, że dobry z ciebie szkutnik, ale jeszcze lepszy karciarz. Chcesz pograć? Jestem gotowy na partyjkę.
wedle umowy karta jest moja. Ano twoja. Bogowie, jesteś tak dobry, że mógłbyś się spróbować z Hatkiem. Śmieją się z niego, bo młody i nierozgarnięty, ale podobno samego barona nie bał się ograć. Krwawego barona wołają krwawy, bo to maniak i bestia. Co dzień czarkę juchy musi wychłektać. Nie chcę. Nie chcę. Znowu polazł do tej czarownicy. Bo wiecie, ale jakieś klocki na nie krzyczą. Grywasz o gwinta? Mówią, że Hatko jest głupi. Ale Hatko wcale nie jest głupi. Orać i siać Hatko nie umie. Ryby nie złowi, ale w karty grać umie. Hatko zagra. No to grajmy. Hatko przegrał. Zdarza się i tak. Nagroda twoja. Bierz. Przejdziecie się ze mną pod karteczkę? Może tak, a... Piorun uderzył w kasztel? Ludziska! Kasztel się pali!
Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Powała się zwaliła! Idę po ciebie! Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Nichuja! Siakrę! Uciekły od ciebie, tak było? Urzesz, chuju! Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała to takie sielskie życie, to czemu uciekła?
Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy 3 dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne, zakrwawionych prześcieradłach, martwe przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co?
To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. Białe włosy też. Jak? Gotowy jesteś? Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko!
A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdybyś zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legendy i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Na grób mojej matki, zrób coś z nimi! Zaraz mi wypadnie, uspokój go jako! Uspokoił się. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Nie utrzymam go! Udało się. Przestał. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem.
Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Słyszałeś, że sierżant zebrał od barona na kajacie? Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze.
lub powinien miał zbadać to pańskie truchło. Ale i tak warto się temu przyjrzeć. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Dajesz mi wyboru. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No mały, kogo widziałeś? Kto tu był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona.
Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie, zimne poty mnie zlały. A nie się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Jedź, płotka. Mama mówiła, że jak będzie grzeczny, to wyśle mnie na spokojnie. Kotker!
Tempo, tempo! Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Należy teraz do mnie! Razem! Dziękuję! Naprzód.
Jedź, płotka. En mi dete es tu apes. Bratwa kres, arkawa, nevien. Teraz się zatrujesz. Trzeba. Blade jest? Nam papiery niepotrzebne, my z Nowigradu. Czemu to ma zabrana? Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę, czy co? Zarazę? Nie. Kazali nie wpuszczać do miasta, to nie wpuszczę. Chyba, że ktoś ma Glade. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Poza tym wiadomo, jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, to zawsze się jakiś szpieg przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez Glade'u nie przepuszczę. Co to za Glade? No normalny, przejazdowy. Kto je wydaje? A bo ja wiem, ja jestem tylko prosty żołnierz. O to chodzi? Niech się przyjrze. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechodź. Możesz przejść! O! Spieprzaj, póki nie plątasz! Obserwuję was. Nie plątać! Co kurwa? Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej nocy. Wieczny ogień z tobą. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dywetyzm i dyzercja. Poczekaj, niech tylko łowcy się tobą zainteresują! Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze, ostrzyżesz mnie. Witajcie, panie. Czego wam trzeba? Masz brzytwę i nożyczki? To dobrze. Ostrzyżesz mnie. Thank you.
Bywaj. Szanownego pana, mam przy sobie. Papier poproszę i buteleczkę tuszu. Aj, papieru tak brak. Wojsko zarekwirowało. Trzymaj się ode mnie z dala. Szukam Tamary, córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Twój ojciec to podły człowiek. Nie dziwię się, że jesteś wściekła i rozżalona. To po co mu pomagasz? Po co przyjąłeś to zlecenie? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję. I że nigdy nie wrócę. Zanim zgodziłem się, że cię odnajdę, baron opowiedział mi swoją wersję wydarzeń. Jaka jest twoja? Moja? Jest nudna jak życie wśród bagien. Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa to pijany ojciec leżący pod schodami. Utytułany błotem i ściskający flaszkę. Kolejnych kilkanaście lat upłynęło podobnie. Ojciec chlał, znikał na całe dnie. Potem wracał i awanturował się tak, że meble latały. Ach, jak cieszyłam się za każdym razem, gdy musiał jechać na wojnę. Pamiętam, jak wrzeszczał na mamę. Bił ją, aż chrzęściło. A ona płakała. Chowałam się wtedy pod łóżkiem i czekałam na ciszę. Ot! I cała historia. Pomnóż to sobie przez 19 lat, to wyjdzie ci moje życie. W końcu miarka się przebrała i zadecydowałyśmy, że uciekniemy. Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Co zamierzasz?
odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden. Łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi Wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Wieczny Ogień to najlepsze, co mogło mnie w życiu spotkać. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia. Dzięki, że dałeś mi wybór. Bywaj. Wracaj, skąd przyszedł. Do mnie, ludziska, do mnie! Jakiego wczoraj węgorza wyłowiłem? Długi na 500. Ciężko uwierzyć, że nie kaparała się posłami. Taka miła starowinka. Czarnego kota miała? Miała. Hmm.
robotę podłapał mój luby, ha? Ano, nie kiepsko. Coś tak bez życia! Ruszaj się! Daj spokój. Oddechuj. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony lalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się, guślarz potrafi się odwdzięczyć. Skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Powiem wam, powiem, gdzie szabar ukryty? Twoi kompani dawno już głupy między siebie. Ty, białowłosy, też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Mam świeżbę. Idź mi z oczu. Wiedźminie, pozwól na moment. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię.
Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. Jak to? Nie wróci? Ale ja tu wszystko dla niej przygotowałem. Pokój czeka, posłałem po nowe trzewiki do Toussaint. Jak to nie wróci? Nie wróci już. Wcale jej się nie dziwię. Na jej miejscu też nie chciałbym wracać do takiego domu. Chuj ci w dupę. Znam już twoje zdanie na ten temat. Nie musisz się powtarzać. Wiem. Nie byłem dobrym ojcem, ale... Może jeszcze nie jest za późno. Próbować możesz, jednak nie liczyłbym na spektakularny sukces. Nie mam już nic do stracenia. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Kermoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką. Po prostu się tam wychowałam. Miecze władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne, o co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy o brzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki.
co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie, co tam jeszcze. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii. Nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Bywaj.